Świat ruchy wojsk amerykańskich wokół Syrii. Pentagon przegrupowuje statki morskie amerykańskich sił zbrojnych na Morzu Śródziemnym. Wojska Stanów Zjednoczonych chcą być gotowe na ewentualne decyzje w sprawie Syrii prezydenta Baracka Obamy. Sekretarz obrony Chuck Hagel dał wyraźnie do zrozumienia w piątek, że wojska amerykańskie na zlecenie Białego Domu przygotowują kilka opcji strategicznych. Niektóre z wariantów opracowywanych przez Pentagon wymagają pozycjonowania naszych sił, powiedział agencji Associated Press sekretarz obrony. Hagel twierdzi, że prezydent Barack Obama potrzebuje szerszego pola manewrów w sprawie Syrii wobec domniemanego użycia broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej. Departament Obrony ma obowiązek przygotowania i zaprezentowania prezydentowi różnych opcji dla określonego ryzyka, a to wymaga pozycjonowania naszych sił, przegrupowania naszych aktywów, tak aby móc przeprowadzić i przygotować różne warianty, aby prezydent mógł wybrać te najkorzystniejsze, powiedział Hagel i podkreślił, że Stany Zjednoczone wszystkie swoje działania konsultują z międzynarodową społecznością. Jego zdaniem teraz najważniejsze jest ustalenie, co dokładnie stało się w omawianym temacie wykorzystania przez rząd syryjski broni chemicznej przeciwko cywilom na początku tego tygodnia. Sekretarz obrony uważa, że jeżeli faktycznie władze Syrii użyły broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej, w jego ocenie decyzja o ataku na Syrię powinna być przeprowadzona szybko, ponieważ istnieje duże niebezpieczeństwo kolejnych takich zdarzeń, ale zaznaczył, nie wiemy, czy tak się stanie. Sekretarz obrony powiedział też, że z uwagi na wagę wydarzeń i prestiż całego przedsięwzięcia, mimo planowanej w nadchodzącym tygodniu wizyty w Azji Południowo-Wschodniej, pozostanie w ścisłym kontakcie z Białym Domem i będzie pilnie śledził rozwój sytuacji w Syrii. Pozostanie też dyspozycyjny w sprawie planowania potencjalnej akcji Armii Stanów Zjednoczonych. Hagel odmówił dziennikarzom bliższych informacji na temat przegrupowań prowadzonych przez amerykańskie siły. Inny wysoki rangą urzędnik amerykańskiego Departamentu Obrony powiedział, zastrzegając sobie anonimowość, że marynarka wojenna nie otrzymała dotąd żadnego rozkazu, by przygotować się do ataku na Syrię, informuje dziennik Gazeta Prawna. Amerykańskie okręty są zdolne do różnych działań wojskowych, w tym również do uruchamiania rakiet Tomahawk. Tak jak przeciwko Libii w 2011 roku, międzynarodowa akcja wówczas doprowadziła do obalenia libijskiego rządu. Na razie wszystkie siły i środki świat nastawił na wyjaśnienie sprawy chemicznego ataku w Syrii na ludność cywilną. Rebelianci o śmierć setek, a nawet tysięcy ludzi obwiniają rząd Bashara al-Assada, który publicznie doniesieniom mówiącym, iż użył przeciwko ludności cywilnej broni chemicznej, zdecydowanie zaprzecza. Mój serwis.blogspot.com